Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszej rana Despair Time. Zaczynamy drugi proces klasowy. Nie mogę się doczekać, mamy 31 minut i 29 sekund odcinka i po prostu jestem strasznie ciekawy, co tu się będzie działo, ponieważ tak naprawdę są dwie przodujące teorie, kto to zrobił. No, albo Eden, albo Hu, to są dwie wersje, które przyjmuję, jeżeli będzie ktoś inny, będę niesamowicie zaskoczony. Jeżeli to będzie... sama Eden, to już będę zaskoczony trochę, chociaż twórcy zrobili ten proces w ten sposób, całe to śledztwo, że cały czas ktoś był w kręgu podejrzeń. Coś stresował, David poszedł do kuchni, nie wiadomo po co. Eden się kręciła przy tych miejscach zbrodni, nie wiadomo po co. Hu też gdzieś tam była cały czas widoczna, no i ona ma tutaj jasny motyw. Też... wszystko wskazuje na wszystko. Jest tam, przewija się trochę motyw, widziałem, że niektórzy podejrzewają Jay, niektórzy podejrzewają to, że to będzie... że to będzie właśnie sam David, że to będzie Wheat, jeszcze była teoria, no po prostu teorii nie było końca i dzisiaj być może będzie już fundament, żeby pomyśleć, kto to mógł zrobić. Nie wiem też jeszcze, czy będzie kolejny odcinek, jeszcze nie sprawdzałem końcówki. No, słuchajcie, będzie się działo, zaczynajmy. Oczywiście disclaimer tak jak zawsze, od 16 roku życia, wspierać oryginalne twory, jest mocny język, treści, generalnie nie dla słabych, delikatnych ludzi. Zaczynajmy. Mam nadzieję, że nie możecie się doczekać super ekscytującego show, które się zaraz zacznie. Normalnie... mówi się, że jest takie powiedzenie jak zatrzymywanie show, racja? A w tym przypadku show dopiero się zaczyna, ale to będzie zabawa. Ależ mądrze, że o tym pomyślałem. Po prostu przyjdź do akcji. Podczas tego procesu klasowego musicie przeskrutować dowody pośród was i dojść do wniosku, kto jest sprawcą. Jeżeli dobrze zagłosujecie, tylko ta osoba zostanie ukarana. Ale jeżeli zagłosujecie na złą osobę, to każdy poza sprawcą zostanie ukarany, a osoba, która zabiła, będzie mogła samotnie opuścić show. Show. Nie zwróćcie grę. Tyle trzeba powiedzieć. Zaczynajcie dyskusję. Nie wierzę, że musimy to znowu robić. Ależ to okropne, że... kolejny z nas zginęło. Hu rozpoczyna. Hu, która jest moją główną podejrzaną i ja bardzo mocno powtarzam swoje typy. Hu, David oraz Eden. Hu, David oraz Eden. Najbardziej stawiam, że to jest Hu. Stawiam, że Hu przy pomocy Nico zabiła, ale no Hu jest sprawczynią i tutaj stawiam 70%. Z 25% daję na Eden. Też bardzo prawdopodobne, ale jestem uczepiony tej Hu. No i te 5 na Davida, to dla bezpieczeństwa. Żeby pomyśleć, że raz jeszcze mordercą jest jeden z nas. To martwiące. Ale dlaczego? Dlaczego to się wydarzyło? Dlaczego ona na to zasłużyła? Co? Co ona zrobiła, że na to zasłużyła? Nikt nie zasługuje na śmierć. A jednak jesteśmy tutaj. Przestańcie beczeć. Jeżeli chcecie przetrwać proces klasowy, to weźcie się w garść i zacznijmy dyskusję. Plus. Zróbcie im przysługę i... powtórzcie podstawy tego procesu, żebyśmy mogli wszystko nadrobić, żeby każdy był na bieżąco. Jak ktoś to pyta o tę przysługę w taki sposób, jesteś naprawdę niemiły, rudy. Ciało Arei zostało znalezione na placu zabaw niedługo po ogłoszeniu porannym. Dosłownie w momencie, kiedy Mono TV odkrywał motywy. Jej przyczyną śmierci wydaje się być złamana szyja, złamany kark. Wydaje się, że się powiesiła. Czas śmierci jest nieznany. Ostatni raz, kiedy ją widzieliśmy, to był lunch i morderstwo musiało wydarzyć się przed odruszeniem motywu, ponieważ każdy poza nią był obecny na miejscu i nie mógł jej wtedy zabić. Morderstwo musiało wystąpić pomiędzy południem a 8 rano dnia następnego. Więc od czego tym razem zaczniemy? Może zacznijmy od tego, żeby dowiedzieć się, co było narzędziem zbrodni. Narzędzie zbrodni to lina, oczywiście. Ale na ostatnim procesie spędziliśmy dużo czasu myśląc, że narzędzie zbrodni to był nóż, a kiedy tak nie było, może powinniśmy nie skraczać tak szybko do wniosku. Ale Weronika... Boże, teraz coś do mnie dotarło, ale Weronika ma tak śliczną w ogóle... tak śliczny model, tak śliczny sprite, że wow. Coś, ona jest śliczną postacią.
Więc co ty właśnie myślisz? Myślisz, że zabójca użył liny jako kabla, żeby porazić się prądem albo coś? Nie ma śladów, to nie może być porażenie prądem w ogóle. Ja od razu bym wykluczał i samobójstwo, i porażenie prądem. Czy to nie jest oczywiste? O czym powinniśmy pogadać na początku? Nie? Nasze motywy. To jest największa wskazówka, jaką mamy. Wiedząc, jakie są motywy, będziemy mogli ustalić tożsamość sprawcy. A więc, gadać. Jeez. Ha? Masz na myśli, podzielić się sekretami, które otrzymaliśmy? Ale to nie jest zbyt miłe. Tak, i zabójca nie jest zbyt miły, że nie przyznał się do zbrodni w tym momencie. Czy cię w ogóle obchodzi zdradzenie sekretu, który nie jest twój? Dostaliśmy motywy, żeby popełnić morderstwo. Ważność ludzkiego życia jest większa niż jakieś marne sekrety. Teruko, ty to mówisz z taką pewnością, a ty masz pewnie najgrubszy sekret ze wszystkich. Mała teoria, jest tak szalona, że możecie parsnąć śmiechem już teraz, na zapas, ale pomyślałem sobie o tym, jak analizowałem sam tą tablicę z motywami i doszedłem do wniosku, to jest szalone. Od razu powiem, że ja nawet nie do końca w to wierzę, ale po prostu przeszło mi to przez myśl, wolę to powiedzieć, jakby się okazało prawdą, to może wyjdę na jakiegoś geniusza. Co jeżeli, wszystkie motywy oczywiście są tam dopasowane, tam mniej więcej dopasowaliśmy w ostatnim filmiku, ale jest też dodatkowy haczyk, każdy motyw należy do Teruko. Oprócz tego, że należy do innej osoby, że na przykład należy coś do tej osoby i do Teruko. Wiem, że to się robi z tego galimatias, za dużo tego naraz, ale pomyślcie, że jakby się nad tym zastanowić, żaden motyw się nie wyklucza, większość z nich się wręcz pokrywa, stracona rodzina, coś tam z rodzeństwem, coś tam z samookaleczaniem się, coś tam z próbami samobójczymi, to wszystko jest jedna kategoria praktycznie. I żaden tak naprawdę się nie wyklucza, jeden z nich wskazuje na kobietę, że, wiem, że wskazuje na kobietę to nie jest dowód, że to jest Teruko, wszystko do Teruko należy, ale po prostu, jeżeli by rzeczywiście był motyw, że... No bo popatrzcie na ostatni motyw, tam było, że masz tyle motywów, że nie wiem, który dać, to przez ciebie zaczęła się zabójcza gra. Co jeżeli rzeczywiście te wszystkie motywy należą do niej? No ale mówię, potraktujcie to raczej jako taką ciekawostkę i gdzieś tam z tyłu głowy takie nasionko niech będzie, niech kiełkuje, ale zaciekawiło mnie to. No to powinniśmy odkryć, kto jaki sekret otrzymał. Oh. Jeżeli to się uda, to będzie super scena. Och, jeszcze jedno. Jeżeli macie jakieś głupie komentarze, zachowajcie dla siebie. Dobrze to zrobiła. Teruko wkurzała trochę podczas śledztwa. Zeznanie wszystkich. Jakaś nowa serca? Chyba nie było czegoś takiego. Naprawdę dowiemy się? Ja powiem pierwsza. Otrzymałem sekret Rose. Następne. Aha, oni tylko się przyznają, kto otrzymał, czy... Chwila. Array. Okej. Okay. Czyli Levi ma motyw Array i to rzeczywiście jest... Jezu, to dowiemy się. Dowiemy się wszystkiego. Byłaś beznadziejnym dzieckiem? Śmierć raz... Ach, przepraszam, zachowam to dla siebie. Naprawdę? Czyli jednak nie wszystko zostanie odkryte. Mała tajemnica sprawia, że proces będzie bardziej ekscytujący, prawda? Czy to jest jej motyw przez to? Ja stawiam, że to jest Eden bodajże. Istnieje się w moim polu innymi. David. Totalnie David. Nie powie? Czyli zachowujecie najlepsze dla siebie, tylko przedstawicie te, które już i tak znamy. O! To jest ciekawe. Co? Oj, to jest zaskoczenie. Ale to oznacza prawie pewno, że Hu jest morderczynią. Znaczy, Array pewnie ma jej motyw. Miała motyw Hu. Ten z pocałowaniem dziewczyny jest Eden. Czyli rzeczywiście Weronika może otrzymać swój motyw. Chociaż ktoś wtedy się krzywdził. O kurde. Ja bym... O Jezus, nie chcę to robić przy was, ale może gdzieś mam plik. Ja nie wiem, czy bym sobie to szybko nie naniósł na ten swój wykres. Bo to się trochę pozmienia. Czyli tak. Wybaczcie, wy tego nie widzicie, ale ja będę wam to przedstawiał. Czyli mamy taką sytuację, że to, co ja dałem Min, już do Min nie należy, ale teraz to jest pewniak, że to jest Eden. I to można dać... Oj, to można dać na czerwono wręcz. Bo to jest motyw Min. Znaczy, to jest motyw Eden. I to daję na czerwono. Nie wiem, czy mam ten czerwony gdzieś tutaj pod ręką. Zrobię to tak. Okej.
A to może zrobić tak. Dobra, superancko. Okej, ja to teraz zaznaczyć. Czyli i ten ma motyw z całowaniem, z pocałunkiem, który mógłby zepsuć wszystko. No dobra, to tamten i ten motyw znika, ten zapasowy. To nie jest... O kurde, zaskoczenie. I to dostaliśmy my jako tylko, to było w kopercie, to już jest potwierdzone. Twoje ciało się rozpada, ale wciąż nie chcesz jeść. To będzie Ace, prawda? Nie wiemy. Nikt cię akceptował? Heh, już wiecie, że mam Niko. Nieważne. To wiedzieliśmy rzeczywiście. Rose? Twoja matka nie żyje. Zawsze unikałeś prawdy. Wit? Naprawdę przepraszam, ale... wyrzuciłam swój... bez patrzenia na niego. Co? Rose, co ty? Myślałem, że skoro to jest motyw morderstwa, najlepszą rzeczą będzie nie patrzenie na niego. No jest w tym jakiś sens, ale kurczę, czemu tak zrobiłaś? David? Właśnie. Nie powie, prawda? Nie powie. Przepraszam, ale może iść, może być ostatni. No to wiadomo. Jeżeli nie wiecie, to powiem wam, że powinniście się wstydzić. To będzie Array, prawda? A chwila, nie, to jest chór, przepraszam. Wybrałaś swój talent, żeby odróżniać się od tego zadawania sobie bólu dla zabawy. Skupiłaś się na swoim... Przepraszam. Wiem, że to są ulubne, ale nie mogę się podzielić moim. Yo, czekajcie, zdałem sobie sprawę, czy jest mój. To jest ten, który ma Rose. Czyli jednak. Czyli jeden z matką. Ja ma... O, okej. Okay. Czyli to jest sweet. Dobra, to też zamieniam na potwierdzone w takim wypadku. Szkoda, bo dalej mamy masę, których po prostu nie możemy w żaden sposób zmienić. Ale wit jest potwierdzony. Czyli wit został dobrze trafiony. Bardzo dobrze to wyanalizowaliśmy. Dobra, dalej. Jesteś mordercą i nie masz żalu. Cisza. No wiadomo. Twój starszy brat zginął, ale nie pamiętasz go wcale. To jest Charles. Dlaczego jestem otoczona przed martwymi ludźmi? No w sumie, to mnie przeraża. Tarsiak, już się podziwiam moim. Jest Charlesa, jeżeli byście zapomnieli. To był pewniak. Zawsze traktowałeś rywalizację... Tutaj mówiliście, że to jest wymiana, no i chyba rzeczywiście to będzie wymiana. On ma Min, a Min ma jego. Obwinianie się za śmierć rodziców i... Młodsza siostra zabiła się przez ciebie, nigdy nie powinnaś odchodzić. Nie mogę, przepraszam, nie mogę. Ona ma Hu, myślę. Nie Hu, tylko... O Jezu, ma Levi'a. Powiedziała, że ma chłopca, przepraszam. Nie myślę, że o tej zapomniałem, David, przyznaj się. Kłamie. On kłamie. Dupek kłamie, bo wie, że Xander nie zaprzeczy. To jest kłamstwo. To nie jest potwierdzenie, to jest kłamstwo. Kłamał ze swoim motywem i kłamie z tym. Czepianie się martwych. Jest parę z was, którzy myślą, że ukrywanie czegoś sekretu jest ważniejsze niż życie. Przepraszam, nie czepianie się martwych. Pomijając martwych, jest paru z was, którzy myślą. Jaki dobry powód jest, żeby ukrywać sekret, który nie jest nawet wasz? To robi się interesujące. Mówisz serio? Ponieważ to się robi interesujące? Byś patrzyła i śmiała się, jakby jesteśmy zabijani? Ty maniaczko! I każdego dnia możemy rozwiązać morderstwo. Czy nie powinnaś cieszyć się tymi paroma klastrajalami, które mamy? To byłaby ogromna szkoda, jeżeli by minęły zbyt szybko i bez żadnej intrygi. To my jesteśmy, taki nasz obraz, fani rompy. Przynajmniej doświadczysz jeszcze 5 takich procesów. A na pewno mniej, jeżeli zginiesz wcześniej, a im więcej procesów się wydarzy, tym mniej ludzi tutaj będzie.
ostatnim razem musieliśmy rozwiązać morderstwo z tak wieloma ludźmi. Chcę się upewnić, że ta nie będzie rozczarowująca. Weronika, dajcie rozumowanie jest bez sensu. Czy tak naprawdę o tym myślisz? To jest dla ciebie zabawa? Nasze życia są na szali. Chyba, żeby się okazało ostatecznie z tym Zanderem, że on przeżył jakimś cudem, ale to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Nie byłoby procesu, nie byłoby wszystkiego. To nie może być taka podpucha a la Junko Enoshima, nie? Ale kurczę, Burton David. Nie ma... Historia nie jest dobra, jeżeli nie ma ryzyka. To musi być kiepski dla vegan, bo powiedział steaks. Steak to jest stawka, ryzyko, ale steak to też jest steak. Wystarczy. To z dzieleniem się sekretami jest bez pokrycia. Jeżeli to jest ważne, to naprawdę nie powinniśmy dzielić się bez pozwolenia ludzi. Czy nie możemy rozwiązać morderstwa bez tego? No... Możemy, ale tu chodzi, Teruko tutaj bardzo dobrze pomyślała, to wiadomo, że to jest nierealne do wykonania, bo jak widzicie, oni sobie po prostu skipnęli to, ale tutaj wszystko się rozwiewa o to, żebyśmy trafili na odpowiedni motyw, chociażby taki, który by wywołał w kimś chęć zabicia, to by było bardzo, bardzo mocne. Poczekaj, czy jeden z sekretów był o morderstwie? Jakby tutaj ktoś był mordercą, nawet przed zabójczą grą? To jest powalone! Który z was dziwaków to jest tą osobą? Niektóre sekrety wydają się być związane z samobójstwem, a metoda śmierci Arei ma podobną metodę do samobójstwa. To może być po prostu przypadek, ale też może mieć znaczenie. Dlatego warto by było zobaczyć, kto ma jakiś sekret. Kto miał sekret o samobójstwie? Zacząłem zapominać, czy jest który. Znam to uczucie, Rose, znam to uczucie, wszyscy je znamy. Racja, to jest trochę ciężkie, żeby zapamiętać 16 sekretów. Nie ma co się martwić. Ja zapisywałam. Będzie teraz grafika, prawda? Dobra, wolę swoją. Wolę swoją. Cholera jasna! Tak wygląda twoje pismo? Jest okropne i przezabawne. Śmiejmy się, ale jeżeli mieliśmy już jakieś kartki, a mieliśmy różne, to możemy być pewni, że nie napisała ich Teruko, no bo... To jest pismo w ogóle, czy to są jakieś szlaki? Co okropne! I przezabawne! Jak ty to rozczytujesz? Lepsze pytanie! Jak chcesz, żebyśmy my to rozczytali? Okej. Twoje pismo wygląda, jakbyś próbowała dać autograf, ale pomyślała, że każde słowo było twoim imieniem. Ale chamski pojazd. Posłuchaj, twoje pismo wygląda, jakby... Jezu Chryste, na tym, o Jezu, jak to się nazywa, na tym EKG, bicie serca osoby na EKG, która wzięła każdy istniejący narkotyk naraz. Twoje pismo wygląda, jakby ktoś wziął seismograf, wstawił do auta i zjechał z klifu. Czy możecie... Przestańcie marnować czas. Jeżeli to jest dla ciebie ciężkie, Truko, to ja będę zapisał motywy. Jezu Chryste. Przecież oni go prawie zabili tymi pojazdami. To doszłoby do podwójnego morderstwa w jednym procesie. Twoje pismo nie jest wcale lepsze, stary. Jest pochyłe. Kto w ogóle używa pochyłego pisma? Co ty, jesteś babcią? Przepraszam? Przynajmniej nie stawiam kropki nad i. Jako serduszka. Jak jakaś dziewuszka. Co teraz marnuje czas? Nie marnuje czasu. To jest po prostu... Alarm. Znaczy apel. Coś... Jakoś przerobił to słowo? Jestem moderatorem na forum, stary. Poza tym ledwo ją znałem, bo on powiedział ban... Tam powiedział banter, czyli właśnie taki apel jakiś, taki... wjazd, a on powiedział banher, czyli zbanować ją. I dlatego jesteście to moderatorzy. Okej, skończone! Proces skończony? Ledwo staczeliśmy! Ale rozbawieni wszyscy, zaraz zobaczymy, kto będzie do śmiechu. Nawet nie wiem, na kogo zagłosować. Skończyłem robić taką tabelkę z motywami. To powinno być trochę wygodniejsze. Boże, czy jednak będzie. Niepotrzebnie to robiłem. I ma dodany bonus. Obalania wszystkich wstydliwych sekretów przez cały proces. Tada!
Okej. Okay. No okej, okay, tylko że, no nie wiem, ja bym nie brał zapewnić tego, co jest o Zanderze napisane. Totalnie bym nie brał. Totalnie bym nie brał. To, że Iden, znaczy kurczę, nie dam czy komukolwiek ufać, ale no ja myślę, że możemy zaufać Iden, że Iden ma ten z pocałunkiem, to w sumie do niej nawet pasuje. I myślę, że możemy zaufać też, że Wit ma ten z maską, bo to też do niej pasuje, ale nie wierzę absolutnie w Zandera. Nie wierzę. Po prostu. Będę tam dopisywał wszystko, jeżeli się zgodzicie. Nie będzie nic ode mnie. To specjalnie jest tak rozegrane, bo to, co z Zanderem będzie, to już nie ma znaczenia w tym momencie dla nas, dla procesu. A z kolei, no to będzie duży reveal na przyszłość zrobiony. O nie! Teraz każdy zobaczy mój sekret przez cały czas. To zawstydzające. LOL! To bardzo pomocne. Teraz możemy patrzeć na każde sekrety z łatwością. Mhm. Zobaczmy. Hu, Weronika, Iden, Nico i Wit wciąż nie podzielili się sekretami, które otrzymali. Min, Zander i Yarei z oczywistych powodów nie mogą podzielić się sekretami. Nie wiemy, jakie sekrety są Ace'a, Arturo, Davida, Hu, Levi'a, Weroniki, Min, Zandera i mój. Jak to Zandera wiemy? Skoro jesteś taka natrętna co do dzielenia się, dlaczego nie podzielisz się sekretem, który ty masz, hipokrytko? Zrobiłabym to, gdybym wiedziała, który jest mój. Nie chcę bez sensu skakać do wniosków. Szczerze, bardzo niebezpieczną stronę idzie ten proces, bo on skupia się właśnie tylko na tych motywach. To jeszcze nawet nie jest początek jakiejś debaty, to jest po prostu debata z motywami. I wierzę, że motyw jest ważny, żeby ustalić sprawcę. Być może to będzie nawet ten kluczowy dowód, żeby popchnąć czyjąś winę, ale wydaje mi się, że oni powinni naprawdę pogadać o podstawach, o mechanizmie na placu zabaw, o rybkach, o kadzidle, o terpentynie zebranej, o poprzednim próbie morderstwa Ace'a. Wymówki. Creepy. Nico ma twój sekret, prawda, Ace? Twoje ciało rozpada się, ponieważ nie chcesz jeść. To. Tak myślę. What the fuck? Ha? Skąd wiedział? Czy oni ci powiedzieli? Sorry. Co? Nie, przysięgam, że nie. Fuck you! Ty gnoju, zabiję cię! A właściwie was. Nie, Nico nie powiedział mi. Nie powiedzieli mi. To było oczywiste, ponieważ jest bardzo restrykcyjny limit wagowy jockeyów, którzy przez to często mają zaburzenia odżywiania. To jest bardzo rozsądny strzał. Czuję się, jakbym czytał komentarze. Wy macie jakiś scenariusz, że tak to wyresearchowaliście? Coś tu jest podejrzane. Przestaję wam ufać, drodzy oglądający. Dobra, no to możemy chyba potwierdzić w takim wypadku, że ten z rozpadaniem się to nie jest Arturo, tak jak ja postawiłem, tylko to jest Ace i to jest już potwierdzone, więc zaznaczamy to kolorem czerwonym. Znaczy, wiem, że to nie widzicie, ja to tak do siebie trochę mówię, ale to jest potwierdzony Ace i co to oznacza? To oznacza, że na pewno ten, który przypisałem niżej z tym, z tą powiedzmy konkurencją, nie należy do Ace'a. Dobra. Oglądajmy dalej. Właściwie, po prostu strzelałam, ale potwierdziłeś to. Ace. Kurwa! Cholera! O, to zadziałało. Zgadujmy dalej, czyje są sekrety, bazując na tym, co wiemy. W końcu, jeżeli ktoś nie odkrył swojego sekretu już, to na pewno nie zrobi tego w najbliższym czasie. Czy możemy docenić, jak bardzo Weronika fajnie działa w procesach? Ona jest taka cichociemna, niby za dużo jej robi w daily life'ie, w śledztwie jej mało widać, ale zawsze w tych procesach wysnuwa takie rzeczy, które... I to jest najciekawsze w jej postaci. Ona nie robi tego, żeby dojść do prawdy, ona to robi, bo ją to ciekawi. Ona po prostu lubi chaos, lubi zamęt i ona to robi, żeby trochę poddymić. Get off your high horse. To ciekawe, ktoś to nie odkrył ani swojego sekretu, ani tego, czy sekret miała. Bo ona nie odkryła ani jednego, ani drugiego. A ty byś odkryła szybko swój sekret, jeżeli byłabyś w moim miejscu? Chyba byłaś dosyć przywiązana do zachowania swojego nazwiska w ukryciu. Prawda?
to człowiek, gdyby nie Arturo, otrzymał twój sekretny motyw, to zachowałabyś się teraz jak prawdziwa hipokrytka, nie zrodzisz się? Co? Spieprzaj! To kompletnie nie temat. Możesz przestać spekulować nad czymś, co się nie stało? To pewnie zły pomysł, żeby zradywać sekrety ludzi, biorąc pod uwagę ilość walki, która będzie występowała, którą mamy już przez ten motyw. Jeżeli zaczniemy oskarżać ludzi o posiadanie sekretów, rzeczy mogą bardzo źle się potoczyć. Lepiej mówić tylko o sobie. A skoro o tym mowa... Chuj jeden. Nie spodziewałam się, że wasza dwójka nie podzieli się motywem i pozostaje cicho. David, a to jest chytrylis. On jest strasznie bezpieczny, ktoś musi go zabić, bo inaczej to będzie katastrofa. On doskonale trzyma swój sekret w tajemnicy, skłamał o sekrecie Zandera, bo to nie wierzę po prostu, żeby to był Zander, chyba że to będzie jakiś gruby motyw na sam koniec gry, a teraz jeszcze doskonale wie, kto jest podejrzany i kto będzie podejrzany za chwilę bardziej i on się bawi tym. Albo przynajmniej na to wychodzi. Szczególnie biorąc pod uwagę, że wasza dwójka zawsze była typem, która próbowała pomagać podczas takich ciężkich momentów. Przepraszam, po prostu nie mogę. Mam nadzieję, że będę w stanie przejść przez proces bez potrzeby wyjawiania mojego sekretu. Wątpię, żeby pozostałe motywy... żeby wszystkie motywy miały związek ze sprawą. A to jest twoja wymówka, Eden? Coś nie tak? A chwila, ja to zerknę na swój schemat. Eden miała sekret, a twoja młodsza siostra się zabiła. Ona nie chce zdradzić Levi'a. Ja myślę, że naprawdę, ja wiem, że dużo na nią wskazywało, ale wątpię mocno, żeby to była Eden była sprawdziła w tym procesie. Mocno wątpię w to. Bardziej martwię się, czyj sekret miała Arei, tak szczerze. Ktoś, kto zamordował w przeszłości bez żalu. Osoba taka mogłaby być teraz zabójcą. Morderca. Gdybym nie wiedział, czyj sekret należał do Nico, powiedziałbym, że to jest Nico, że to są Nico. A? Czy wrócimy do sprawy z siłowni? W końcu, ten dupek wciąż są mordercami. Nigdy nikogo nie zabiłem. Próbowaliście zabić mnie! Próbowaliście! Przestańcie zgrywać niewidziątko! Wszyscy tutaj wiedzą, że jesteście mordercami! Zdecydowanie zabiliście Arei! Co? Nie, ja nie zrobiłem tego, nie zrobiliśmy. Próbowaliście mnie zabić, a kiedy to nie zadziałało, zamieniliście cele i próbowaliście znowu. Bezduszne monstra, które nie troszczą się o życia innych. On bardzo dobrze punktuje, tylko on się uczepił Nico. To jest kurna chu, mówię wam. Przysięgam, my byliśmy złapani raz i my... Dosyć żałosna wymówka jak na zabójcę. To ty ich sprowokowałeś. Jeżeli nie byłbyś takim wojowniczym gnojkiem, to może nikomu nie musieliby iść po twoje gardło. Zatrzymać cię. Czej. Oj! Nie myśl, że cię... Nie myślcie, że was bronię, Nico. Nic nie usprawiedliwia morderstwa. Nawet ludzie, którzy są gnojami. Było milion innych sposobów, żeby zająć się konfliktem bez... drogi do czegoś tak drastycznego. No i teraz się zastanawiam, czy Nico mogli spróbować zemścić się i potem Hu przejęła pałeczkę, ale w obu przypadkach działali razem? Czy może jednak całkowicie źle myślę? Właściwie oboje się mylicie. Przestań oskarżać Nico. Czy masz jakiekolwiek dowody? Szczerze mówiąc, oni próbowali coś zabić. To nie znaczy, że Nico jest są niewiniątkiem. Oni nawet skłamali i ukradli ode mnie, żeby popełnić zbrodnie. Oni na pewno nie są aż tak niewinni. Chodzi o terpentynę. Nie zabiliśmy Arei. Przysięgam. Ale próbowaliście zabić Arei, Ace'a, prawda? Odpowiedz szczerze. Tak. How dare you? Więc nie możemy... Nie będę ci ufać. Wam ufać. Co czuliście, kiedy próbowaliście zabić Ace'a?
co jeżeli ten proces by był taki sam, tylko Ace by jeździł zamiast Array? Nie, nie. Nie myślałem o tym. Nie myśleliśmy o tym. Nigdy nie powinniśmy tego robić. Nie uciekajcie od konsekwencji tego, co zrobiliście, przez mówienie o żalu. Jeżeli byście nie zrozumieli, jak poważne jest morderstwo. Xander powiedział, że to żałował. Min powiedziała, że to żałowała. A czy to znaczy, że powinniśmy pozwolić im się dać się oszukać? Przejść przez proces losowy i dać się zabić? Bardzo dobrze mówi Jay. Nawet jeżeli nie jesteście zabójcami Array, nawet jeżeli osoba, która próbowała zabić, wciąż żyje, to wciąż próbowaliście odebrać życie. Musicie zaakceptować, że niektórzy ludzie nie wybaczą wam tak łatwo. Bardzo dobrze mówisz. Chwila, zabójca Array została zamordowana. Aha! Co? Dlaczego jesteś teraz zdezorientowana? Czy ty w ogóle zwracasz uwagę na to, co się dzieje wokół ciebie? Czy odleciałeś ze swojej Nibelandii? Zabójca Array. Czy naprawdę ich tak nazywamy? A może w ogóle mnie nie nazywajcie? O, kiedy powiedziałam ich, miałam na myśli hipotetycznego sprawcę, nie ciebie. Nie was. No właśnie, zaimki wchodzą tutaj w fazę ataku. Bo tutaj dem to chodziło nie o zaimki Nico. Tylko, że dem, że sprawca, bo jak się podejrzewa kogoś, to nieraz pewnie zauważyliście, to jest zazwyczaj day dem, że to jest hipotetyczna osoba. Chodzi tutaj o sprawcę. Rose, co masz na myśli? Miałam wrażenie, że Array popełniła samobójstwo. Nie. O jest, Rose, idź spać. Poczekaj chwilę. Ponieważ przyczyna jej śmierci to jest powieszenie, racja? Wydaje się być spowodowana powieszeniem, racja? Jesteście głupi? Jeżeli to by byłoby samobójstwo, nie mielibyśmy tego procesu. Czytaliście w ogóle zasady? Czy muszę wam o nich znowu przypominać? Głosy rozsądku kontra ciemnoty i miernoty. Tak proces wygląda. Przeczytałam. Właściwie przez to, że przeczytałam, nie mogę zapomnieć o nich. Samobójstwo samo w sobie nie wywołuje procesu. To jest oczywiste. Ale ta zasada wspomina o interwencji z zewnątrz. Jest możliwość, że ktoś pomógł w samobójstwie. Racja Mono TV? Yep. Tak, kiedy to, czy Array popełniła zabiła się sama, nie ma znaczenia. Liczy się to, czy jest jakiś żyjący uczestnik, którego możemy oskarżyć jej śmierć. To nie jest to. Jeżeli Array naprawdę się targnęła na własne życie, to byłoby całkowicie zmiana motywacji tak zwanego zabójcy. A jeżeli ona pracowała z zabójcą, to by też zmieniło metodę morderstwa. Array popełniła samobójstwo? Nie, to nie może być prawda. To powiedz, jaki masz motyw. A dlaczego? Jeżeli pomyślę o wszystkim, co o niej wiem, ona nie wydawała się być typem, który się tak łatwo poddaje. Była zdeterminowana, żeby się zmienić. Czemu... Albo mi się wydaje, mam może ci dziwne ustawienie, ale Iden się wydaje być jakaś silna na tych artach. Czy zmienić się? Czy gadamy o tej samej osobie? Nie można powiedzieć, że Array... że znamy Array tak dobrze, biorąc pod uwagę, że znaliśmy się zaledwie tydzień. Poza tym, nie chcę być tą, która mówi coś tak rozpaczliwego, ale... nie można powiedzieć, że ktoś zna się czyjeś uczucia przez tak krótki występ. Nawet ludzie, którzy są energetyczni z zewnątrz, mogą w sekrecie nie chcieć żyć wewnątrz. Nie jest coś, o czym się lubi myśleć, ale trzeba to powiedzieć. Jeżeli skończyliśmy ze spekulacjami z naszej dyskusji, czy ktoś może ma jakiś dowód, który sugeruje, że Array pracowała z zabójcą? Cut that out. Naprawdę masz dużo do powiedzenia, jak na kogoś, kto tak mało wniósł do sprawy. Wrobienie tego w to, czy Array popełniła samobójstwo, jest złym sposobem myślenia o tym, jest trochę mylące. Zamiast tego, powinniśmy zapytać, czy Array współpracowała z zabójcą, ponieważ to by było znacznie bardziej pomocne przy rozwiązaniu sprawy. Właściwie to błagam o pytanie, czy możemy mieć wspólników tak ogólnie? Myślałem, że...
Może być tylko jeden sprawca na ofiarę. Czy coś tam? To dobre pytanie. Mono TV? Tak, macie rację. Według zasad tylko jedna osoba liczy się jako sprawca i może mieć możliwość ucieczki. Nawet jeżeli będzie wiele ludzi, którzy brali udział w morderstwie, tylko jedna osoba będzie prawdziwym sprawcą. Kryteria tego prawdziwego sprawcy to co dokładnie? Dobicie? A? Nie wiem. Aha. Prowadzisz zabójczą grę, więc chyba powinieneś wiedzieć. Ktokolwiek jest najbardziej geniuszowaty? Z nich wszystkich, chyba? Wiem, że twoje bycie śmiesznym jest całkowicie niekompetentne, ale... Czy to by cię zabiło, gdybyś wiedział, jak prowadzić tę zabójczą grę? Co jest? Ty mówisz, najbardziej geniuszowaty z nich wszystkich. Masz na myśli kogoś, kto miał bardziej aktywną rolę w morderstwie? Ja... Chyba? To jest nie za bardzo sensowne. To co to znaczy, że na przykład jak ktoś przylutuje całą salę, nie wiem, wszystkie narzędzia zbrodni, ustawi cały mechanizm, wszystko w tym mechanizmie przylutuje, zawoła ofiarę, zadba o alibi obu osób i tak dalej, a druga osoba tylko dobije, to kto jest sprawcą? Ten, który wykonał 95% zbrodni, czy ten, co pociągnął za dźwignię? Chyba ten, co pociągnął za dźwignię. A z tego, co mówi on, to nie wiadomo. Nie mogę gadać o kryteriach, które definiują prawdziwego sprawcę, więc możemy teraz tego użyć jako rule of thumb. Rule of thumb to znaczy taki pewien domysł chyba. Rule of thumb. Jako taka praktyczna zasada. Tak czy siak, to oznacza, że nie powinno być żadnych wspólników, racja, ponieważ nawet jeżeli pomoże się w morderstwie, ryzykuje się życie, pomagając sprawcy uciec. Chyba, że ktoś chciał umrzeć. A tak mogło być. Innymi słowy, Array jest swoją własną wspólniczką. I have my doubts. Ale w tej sprawie wspólnik ma motyw, żeby zamordować, nawet jeżeli nie ma szans na ucieczkę. To jest zapobiegnięcie, aby nasze sekrety były odkryte przez Mono TV. To jest prawda, że morderca Array nie zatrzymał Mono TV od odkrycia tych sekretów, ale Mono TV nie mówił jasno, jakie są warunki spełnione, żeby zachować nasze sekrety. Wspólnik mógł pomóc w morderstwie poprzez zapobiegnięcie, żeby te sekrety były odkryte bez intencji ucieczki. W takim wypadku to oczywiste. Co musimy zrobić, żeby znaleźć sprawcę? Tak? Yo, państwo, wspólnicy, przemówcie. Powiedzcie nam, co zrobiliście i dlaczego pracowaliście, ponieważ to totalnie nie jest warte, żeby ryzykować własnym życiem. Genialne, Wit, genialne. Milczenie. Cóż, warto było spróbować. Nie ma wspólników, chyba. Ta cisza każdego nie oznacza do końca, że nie ma wspólników. Prawdopodobnie wstydzą się oni i dla to są cicho. Wystarczy już tej gadki o wspólnikach. Idziemy donikąd. Co? Dlaczego? Czy dyskutowanie o takim rodzaju dowodów nie jest ważne w zabójczej sprawie? Ty nie dyskutujesz o dowodzie, ty dyskutujesz o wymyślonych scenariuszach bez żadnej podstawy. Jeżeli chcesz otworzyć każdą możliwość, ten proces nigdy się nie skończy. To prawda. Co jeżeli zdecydujemy, że może być teoretycznie 3 morderców, 4, 5? Czy powinniśmy dyskutować o każdej możliwej kombinacji morderców i wspólników, która istnieje? Kiedy to się skończy? Jeżeli nie masz dobrego powodu, żeby spekulować, to przestań mieszać. That's true. Teraz ty o tym wspominasz, to prawda, że motywacja, żeby chronić czyjś sekret, byłaby potencjalnym motywem dla wspólnika, żeby pracować ze sprawcą, żeby popełnić morderstwo. Ja to skrajnie nie rozumiem. Wspólnik miałby współpracować, żeby sekret nie został odkryty i miałby pomagać w zbrodni i przez to zginąć? Ale to oznacza, że do czasu rozpoczęcia procesu oni nie mają żadnego powodu, albo sprawca nie ma powodu, żeby kontynuować wspieranie tego prawdziwego sprawcy. Czyli, że ten wspólnik nie ma sensu, żeby kontynuował. Przez to, to nie byłby dobry deal dla sprawcy, żeby pracować z kimkolwiek. Najbezpieczniej byłoby pracować samemu, albo z Array, skoro morderstwo i tak by ją uciszyło. To wciąż nie cofa idei, żeby Array była swoją własną wspólniczką. Ona się zabiła. I to wszystko
Co możemy o tym powiedzieć? Ale czemu oni to zakładają? Nie rozumiem, skąd jest to założenie. Oni już tak pewnie to wzięli, ja nie wierzę, że to jest samobójstwo. Tak samo jak nie wierzę, że David ma motyw Xandera. Nie. To... That's wrong! Ari nigdy by to nie zrobiła. Teruko, wesprzyj mnie. Eden walczy o to, ale jeżeli by była mordercą, to czy byłoby sens, żeby to odwalczyła? Chyba nie. Co, ja? Jesteś sprytna i zawsze wiesz, jakiego dowodu użyć podczas procesu. Więc spróbuj pokazać każdemu, że mylą się co do Arei. Proszę. Polegam na tobie. Eden w ciekawą stronę idzie jako postać. Mam nadzieję, że naprawdę nie odpadnie. Chuj jest idealnym odpadnięciem teraz. Instrukcja odrania non-stop debaty. Zostaw like na filmiku, zasubskrybuj kanał. To da Teruko mentalne wsparcie, które potrzebuje. Już to zrobiłem. Więc chyba wsparcie jest gotowe. Mam nadzieję, że zagrać tak też na tym filmiku, ale też na filmiku twórcy. Arei pomogła mordercy się zabić? Mówicie, że to bazując to na niczym. Czy nie ma dowodu, który sugeruje, że Arei walczyła z zabójcą? Były zatrapania na miejscu zbrodni. To musi być przez to, że ona miała jakąś konfrontację z zabójcą. To co się strzela? To nie jest do końca jasne. Te zatrapania mogły być spowodowane przez coś innego. To. Są ślady na garstkach. Tak długo jak brakuje nam porządnego dowodu, żeby dowiedzieć, że Arei nie zabiła się. Nie żeby ignorować tej możliwości. Tutaj może być to. Ślady na garstkach. No, that's wrong! Ale ładnie ona to mówi, ta animacja jest taka ładna. Posłuchajcie mnie, a co z śladami na jej nadgarstkach? To sugeruje, że jej nadgarstki były związane. To prawda. Jeżeli ona pracowała z zabójcą, to związanie nadgarstków wydaje się być niepotrzebne. Czy możecie pomyśleć o czymkolwiek, co by tłumaczyło, dlaczego jej nadgarstki były związane, jeżeli pracowała z zabójcą? Chyba nie. Zgadza się. Nie ma szans, żeby Arei chciała zginąć. A tym bardziej pracować z mordercą. Ona nigdy nie pracuje z kimś, żeby popełnić samobójstwo. Och, racja, Eden. Co takiego? Zrobiłem to, o co poprosiłaś. Teraz twoja tura. Podczas śledztwa mówiłaś... Miałaś odbudować notatkę, zrobiłaś... Gdzie ona jest? Oj, ten ciekawe. To... Wow! Hej, powinniśmy udać od alibi. Mówię to kompletnie bez powodu, poza tym, żeby nagle zdecydowałem, że to jest bardzo ważne. Super, wit. Yeah. Och, alibi są super ważne, prawda? Ale nie mieliśmy szansy, żeby o nich podyskutować. I guess... Ostatnim razem, kiedy widzieliśmy Arei podczas lunchu, czy ktoś widział ją potem? Nic się im przyzna. Why don't we discuss this? Nie widziałem jej potem i to i chyba nikt inny nie widział. Samo się stało, dlatego to samobójstwo, to jest potwierdzenie, bench po procesie. Tak jak ustaliliśmy wcześniej, ramy czasowe morderstwa mogły być pomiędzy 12 wczoraj, a 8 rano dzisiaj, 12 rano, czyli w samym południe. W takim wypadku morderstwo musiało się stać podczas ciszy nocnej, co może być problemem. Nie wierzę, żeby większość z nas miała alibi na ten czas. No nie, to jest 7:30 rano, mój byczku. Nawet jeżeli paru ludzi było zamieszanych podczas ciszy nocnej, między 12 a 8 rano jest tak ogromne pole czasowe, że żadne alibi by nie działało. Właściwie poczekaj, zdałem sobie z czegoś sprawę. Możemy zawęzić czas morderstwa. Jest pewien dowód, który znaleźliśmy na miejscu zbrodni, który był wskazówki. A, to jest zawężenie, chodzi o rybki, chodzi o to, że Nico karmili rybki wieczorem. Kiedy morderstwo miało miejsce? Ten dowód to rybki. Pisz. Co to za słowo? Hips? This is it. Co? Ryby? Ryby, które były na placu zabaw. Co? Jakie ryby? Co masz na myśli? Srakie, tak powiem. Rose, weź się w garść. Co masz na myśli, mówiąc, co masz na myśli? Czy ty w ogóle byłaś na miejscu zbrodni? Nie byłam, przepraszam.
prostu nieważne. Przestanę mówić. To pewnie głupie pytanie, ale nie mogę sobie wyobrazić, jak ryby były użyte do morderstwa. To nie jest pytanie. Nie wiem, czy same ryby były użyte w morderstwie, ale przynajmniej to jest wskaźnik, że duże ilości wody były użyte w tej sprawie. Ale nie było żadnej wody na miejscu zbrodni. To jest tak samo jak z morderstwem przy Sandera, gdzie były duże kałuże wody wszędzie. Woda je wchłonęła. Plac zabaw jest całkowicie inny od laboratorium komputerowego. Ta podłoga na placu zabaw jest bardzo wchłaniająca. Dodatkowo jest dużo lepsza cyrkulacja w tym pokoju przez wiatraki. To oznacza, że jeżeli jakakolwiek woda została wylana, to bardzo szybko by wyschła, w przeciwieństwie do każdego innego pomieszczenia, gdzie kałuże zostałyby na dużo dłużej. Martwe ryby na miejscu zbrodni są tylko wskaźnikiem, że woda została użyta. That's true. Rozumiem, to ma sens. Więc do czego została użyta ta woda? Szczerze, nie wiem. Wątpię, żeby Array została porażona prądem, więc musimy pomyśleć, jak została użyta woda. Ale możemy użyć faktu, że woda została użyta w sprawie, żeby zawęzić czas, kiedy morderstwo mogło mieć miejsce. Och, mówisz o... Pokój relaksacyjny, nieprawdaż? W końcu ryby mogły pochodzić tylko stamtąd. I agree. Racja, zabójca użył stawików w pokoju relaksacyjnym jako źródła wody. O, rozumiem. To przez pokój relaksacyjny i przez to, że jest zamknięty podczas ciszy nocnej, racja? Dokładnie. Ach, racja, on jest zamknięty podczas ciszy nocnej. No 7:30 wydaje się być teraz oczywista. To znaczy, że morderstwo musiało się stać przed ciszą nocną. Podczas ciszy nocnej, która się zaczęła o 10:00 wieczorem, zabójca nie byłby w stanie dotrzeć do pokoju relaksacyjnego, żeby zdobyć swoją rybią wodę. Ale może to być z rana, czy cisza nocna, o której się kończy? O 6:00 rano, tak? A zabójca nie mógł popełnić morderstwa z rana, ponieważ nie byłby w stanie popełnić morderstwa na czas, żeby zdążyć na spotkanie związane z motywami. Czemu by nie zdążył? Jeżeli by to był szybki mechanizm, to mógłby to bez problemu zrobić. To było pół godziny czasu, naprawdę. Mniej więcej wtedy pokój relaksacyjny zostałby otwarty ponownie o 8:00 rano. Around the same time that... Mniej więcej wtedy, kiedy pokój relaksacyjny byłby otwarty ponownie o 8:00 rano, każdy poza Array był obecny na ruszej motywu. Chwila, to się... Pokój relaksacyjny kończy się cisza nocna o 8:00 rano? To dlaczego oni byli tak wcześnie na nogach? Bo to by zniszczyło moją teorię tak naprawdę o porannym biciu. To by oznaczało, że morderstwo musiało mieć miejsce pomiędzy 12:00 a 22:00. Czyli mieliśmy dawać sobie alibi na ten czas? Cholera, to 10 godzin! Nie pamiętam, co ja robiłem przez ten cały czas. Chociaż udało nam się zawęzić potencjalny czas morderstwa, żeby włączyć ciszę nocną z dyskusji, to wciąż dosyć szeroki czas. Jeżeli to by był wieczór, no to właściwie dużo zmienia, ale też nic nie zmienia. Bo jeżeli to... Chociaż... Może jeżeli ktoś nas specjalnie nakierował na tą myśl, a reszta grupy łyknęła, bo to jest najbardziej prawdopodobne. Jeżeli to był mechanizm i to rzeczywiście była Eden, no to wciąż mogła to zrobić z rana. Ale wątpię, że to był Eden. Czyli rzeczywiście może wieczór. Wątpię, żeby ktokolwiek z nas był w stanie całkowicie uzupełnić te 10 godzin. Więc odłóżmy to razie na bok. I nie przeszkadza już Whit. A? Ja? Chcę zapytać, co się stało z tą notatką, którą ty, Rose i Eden mieliście zrekonstruować podczas śledztwa. Zobaczymy ją jeszcze w tym odcinku. Szybko zszedłeś z tematu, po tym jak o tym wspomniałam. Nie myśl sobie, że nie zauważyłam. Okej. Eden ją ma, zapytaj ją! Co? Wszystko zrzucasz na mnie? Ale rzeczywiście, mieliśmy ją. Skoro Teruko była tą, która nie ufała samej mi z dowodem i ona stoi tutaj na procesie, myśleliśmy, że może to jej będzie pasowało. Może.
Widzicie, dlatego właśnie nie ufam wam, ponieważ kiedy odwróciłem plecy, zaczęliście podawać sobie dowód, jak gorącego ziemniaka. Nieważne. Co się stało, to się nie stanie. Podaj ją, Eden. Powiedziałam, podaj mi ją. Chciałabym... Chodzi po prostu o to, że notatka jest... jest... Kolejny odcinek. No i powiedzcie mi, jak to będzie? Ja sprawdzałem w pierwszym chapterze i te odcinki z procesu wychodziły wszystkie i śledztwo i tak dalej. Wszystkie wychodziły pod koniec lutego i na początku marca. Nie było tam jakiejś przerwy, chyba że przerwa to jest dosłownie tydzień, dajmy na to, ale no przecież teraz też są tygodnie przerwy. To będzie ten part drugi rozbity? Powiem tak, z jednej strony parę rzeczy w tym procesie mnie zawiodło, za bardzo się skupili na sekrecie, chaos jeden wielki, mam wrażenie, że oni sami nie do końca wiedzą, o czym gadać, ale z drugiej strony postacie tak błyszczą, że ciężko nawet na te błędy zwrócić jakąś większą uwagę. Weronika, świetny wstęp do procesu, bardzo fajnie Levi, Arturo jak zawsze dużo do powiedzenia, świetny występ na ten moment, Wit. Trochę za dużo śmieszkowania moim zdaniem, chociaż to były bardzo zabawne sceny, to według mnie ta powaga tutaj za często była zaburzana. Sam motyw z tymi rzeczami, motywowymi też trochę za bardzo zajął, ale dobrze się dowiedzieliśmy paru dodatkowych rzeczy. Jeżeli przyjąć, że ten czas, który jest tutaj podany jest prawdziwy, to na pewno moja teoria się trochę zmienia, ale dalej utrzymuje większość rzeczy, tylko czy wtedy to ciało by tak długo tam było, czy może ono nie było wtedy gdzieś przytrzymywane? To byłoby niesamowicie ryzykowne, nawet przy zamykanym pokoju, a to pokój relaksacyjny się zamykał, to może ciało tam przeczekało całą noc i z rana tylko zostało, ale kurde, czy to ma sens? Coś tutaj nie gra, dalej jednak podtrzymuje Hu, dalej jednak podtrzymuje Eden i dalej podtrzymuje Davida jako trzech potencjalnych podejrzanych. Po tym odcinku jestem prawie pewien, że to nie jest Eden i jeszcze bardziej jestem skierowany na Hu, ponieważ gdyż Eden wydaje się naprawdę walczyć o to prawdę i walczyć o sprawiedliwość dla Arei, chociaż Arei wcale dla niej nie była miła i wcale nie była dla niej dobra. Także ciekawe i dodatkowo poznaliśmy jeszcze motyw Eden, tym bardziej jestem zdania, że niemożliwe jest to, żeby Eden okazała się być morderczynią, bo jej motyw wcale nie jest taki zmuszający do zbrodni, chyba że motywem prawdziwym zabójcy było po prostu sprawiedliwość, ale dalej myślę, że zestawiając sprawiedliwość Eden i sprawiedliwość Hu, dalej myślę, że Hu się bardziej nadaje. Tak myślę. Jestem ciekaw bardzo waszych opinii, więc koniecznie skomentujcie filmik, jeżeli macie jakiekolwiek teorie, jakiekolwiek wnioski, jakiekolwiek rezultaty, może wy coś zauważyliście, czego ja nie zauważyłem. Jak nagrywam, to często robię to w takich emocjach, że mi coś wypada, dopiero czytam komentarze, albo sobie oglądam jeszcze fragment drugi raz i dopiero jest takie o kurde, no przecież. Dlatego zachęcam do dyskusji, zapraszam was również do zostawienia łapki w górę, jeżeli wam się kanał podoba, to właśnie tak możecie wyrazić moją pracę, moją analizę i moje tutaj, moją obecność. Zapraszam was też do zasubskrybowania kanału, jeżeli wam się podoba ta seria, jest ich masa, mój kanał się kręci wokół Danganronpy oraz gierek detektywistycznych oraz zagadkowych, także zapraszam was serdecznie. No i cóż, to chyba tyle, czekamy na kolejny tydzień. Boże, czy zostaniemy cały ten proces, jeżeli przerwą, to jest chamstwo w państwie i rozpacz. Nie może tak być. Nie zdradzam się. Dziękuję wam bardzo, trzymajcie się ciepło, no i hej, papa.